Cześć, tu Edevelsa, malujemy plakatówkami. Jeżeli jesteście ciekawi, jaki owoc na dziś wybrałam, to oglądajcie dalej. Na dzisiaj przygotowałam dla Was ilustrację z bananem na takim różowym tle. Jeszcze właśnie z tej plakatówki nie korzystałam i jak się okazuje maluje ona o wiele lepiej niż ta ciemnoróżowa. Jeżeli jesteście ciekawi, jakich przyborów możecie użyć albo jakich ja używam, to w pierwszym odcinku z tej serii tutaj będzie karta, wystarczy kliknąć, tam wszystko tłumaczę i pokazuję, więc zapraszam Was tam do oglądania. A teraz nie przedłużając, zabieramy się za malowanie. Jak zawsze zaczynam od wykonania prostego szkicu, który nie będzie zawierał zbyt wielu szczegółów. Zabieram się od narysowania wstępnie sylwetki banana. Jak widzicie, bardziej skupiam się na takich geometrycznych kształtach, które potem mogę poprawić z pomocą kolejnych linii. I żeby sobie ułatwić to rysowanie, to często przewracam swoją kartkę po to, żeby móc zobaczyć go z innej perspektywy. Następnie wyznaczam sobie cień, jaki będzie rzucał ten banan, ale nie do końca coś mi pasuje, dlatego jeszcze raz się zastanawiam nad tym, czy to aby na pewno był dobry pomysł i zmieniam po prostu kierunek światła, jakie będzie na niego padał i ponownie rysuję cień, który będzie rzucany właśnie przez ten owoc. Sprawdzam sobie zaś, obracając kartkę, czy ten szkic mi odpowiada, czy muszę coś poprawić, a następnie zmaczam pędzel w wodzie i zabieram się za malowanie. Jak widzicie, sięgnęłam po różowy z mojego zestawu i zdecydowałam się, że naprawdę jest to bardzo ładny kolor, więc całe tło będzie w tym kolorze. U góry także dodaję troszkę ciemnego czerwonego, który mieszam razem z różowym. I krótkimi ruchami pędzla dodaję róż wraz z czerwienią na całe tło wokół banana. Nie mam tutaj zbyt wiele wody na pędzlu, po prostu maluję farbą prosto ze słoiczka. I za bananem decyduję się dodać więcej czerwieni, dlatego że tam to światło jakby mniej dociera przez leżącego banana na powierzchni. Następnie z drugiej strony banana dodaję więcej bieli, gdyż tam właśnie światło się kumuluje i stopniowo pracuję właśnie nad całą powierzchnią, na której leży banan. Następnie sięgam po żółtą farbę i wypełniam obrys banana. Następnie sięgam po pomarańczowy kolor i gdy mam go już na pędzlu, to wtedy dopiero nabieram wody, dlatego że chcę, żeby był on bardziej rozwodniony, co widzicie właśnie podczas malowania, że nie jest to taka gruba warstwa farby, tylko ten pomarańcz jakby się od razu blenduje z tym żółtym. Następnie dodaję troszkę białego tam, gdzie ma być światło i zdecydowałam się też od razu zaznaczyć cień rzucany przez ten owoc i zrobiłam to za pomocą jasnego błękitu, dlatego że bardzo ładnie kontrastuje właśnie z tym żółtym oraz różowym kolorem. Do jasnego błękitu zdecydowałam się także dodać ciemnego granatu, po to, aby lepiej było widać ten rzucany cień. Następnie sięgam po ciemny czerwony kolor i dodaję cienie na moim bananie, a także zaznaczam krawędzie, które są charakterystyczne dla skórki banana. I zasięgam po żółty i pracuję nad formą banana. Dodaję biel tam, gdzie ma padać światło. I cały czas zwróćcie uwagę, że pracuję dużym pędzlem, pomimo tego, że mam tutaj małe powierzchnie do wypełnienia. Sięgam także po ciemny granat, aby położyć cienie na moim bananie. Wygląda to dość drastycznie, ale za chwilę się to zmieni, bo po prostu, jak widzicie, blenduję to z pomocą żółci i jak wiemy, gdy żółty zmieszamy z niebieskim, to wtedy powstaje nam zielony. Teraz dodaję troszkę czerwonych elementów, tam gdzie mam mieć więcej cienia lub tam, gdzie po prostu banan sam z siebie jest ciemniejszy. I teraz, żeby sobie pomóc w konstrukcji tego banana, zaś rozjaśniam tło z pomocą białego koloru i stopniowo blenduję go już w ten podeschnięty różowy, który wcześniej znajdował się na papierze. Następnie sięgam po ciemny niebieski i też go dodaję w tle, ale jakby za bananem, tam gdzie ma być ciemniej. I jak wiemy, gdy niebieski zmieszamy z różowym czy też z czerwonym, to wtedy nam powstaje fiolet, więc fajnie tutaj to wygląda, gdyż za chwilę właśnie ten niebieski zmieszany z bielą i z tym, co było pod spodem, zamienia się nam w fioletowy, nie zjadając nam tego pięknego różu. I dodaję tutaj zaś czerwieni, żeby właśnie uzyskać to przejście fioletu w róż. I dalej pracuję nad rozjaśnieniem tła. Następnie dodaję zaś koloru białego na samego banana, tam gdzie właśnie ma mi on zaświecić. Następnie z pomocą błękitnego koloru również dodaję cienie na skórce od banana i jak widzicie, gdy dodajemy ten błękit takimi cienkimi warstwami rozwodnionymi, to wtedy ten żółty przez to prześwituje i bardziej mamy tutaj wrażenie koloru zielonego, a nie błękitu. Zieleń właśnie tą taką uzyskaną przez zmieszanie żółtego na bananie wraz z błękitem także dodaję sobie na cieniu tego banana i dalej pracuję sobie z kolorem błękitnym oraz ciemnogranatowym, tak aby ten banan tutaj bardziej nam wyskoczył z tego obrazka. Następnie zaś dodaję żółtego, sprawdzam bliżej, co jeszcze mogę zmienić i jak widzicie, dodaję tutaj więcej cienia pod bananem z pomocą ciemnego granatu. Także tym ciemnym granatem pracuję na samej skórce banana oraz dodaję czerwone elementy. Zdecydowałam się bardziej przyciemnić cień rzucany przez banana z pomocą ciemnego granatu, a także pracuję z zielenią na skórce. I już teraz zdecydowałam się na to, że ten banan jest gotowy, dlatego ściągam taśmę po podpisaniu swojej pracy. Zawsze polecam Wam dobrze się przyjrzeć swojej pracy pod różnymi kątami, bo wtedy właśnie może Wam wpaść myśl do głowy, co jeszcze możecie dodać, tak jak u mnie właśnie było z tym cieniem, który jeszcze bardziej przyciemniłam. Jak Wam się podoba ta ilustracja banana? Mi bardzo podoba się to zestawienie kolorów. W tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że seria Maluj z Ewelsą, Zostań w domu była dla Was przydatna, że się czegoś dowiedzieliście, że Was zainspirowała i że malowaliście razem ze mną albo poszukaliście jakichś innych owoców w domu i trenowaliście sami. Napiszcie mi w komentarzu, które ilustracje przypadły Wam najbardziej do gustu, czy Wam dobrze poszło, a może czy mieliście jakieś trudności i które ilustracje Wam najlepiej wyszły w domu. Jeżeli ta seria Wam się podobała, to zostawcie łapkę w górę, będzie mnie to motywować do dalszej pracy i wymyślania właśnie takich serii dla Was. Jeszcze pokażę Wam, jak prezentują się wszystkie prace razem. Jeśli malowaliście razem ze mną, to też powinniście mieć taką fajną kolekcję. Jeśli chcecie, to podzielcie się ze mną swoimi ilustracjami na moim Facebooku Edevelsa, na moim Instagramie Edevelsa Art, czy to oznaczając mnie, czy po prostu wysyłając mi prywatną wiadomość. Dzisiaj się już z Wami żegnam, życzę Wam jak zawsze miłego dnia, do zobaczenia w następnym odcinku, pa pa!